Cześć, witam was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć po tytule, czy tam ten po miniaturce, dzisiaj sobie, jak widzicie, wykopałem ziemię. Wszystkie rośliny, które tu miałem z grządki, może ktoś spytać dlaczego. A to dlatego, że byłem sobie dzisiaj na rynku, czy jak się tam nazywa, kupiłem sobie kilka tam nasionek grządkiewki. No i po prostu grządkę przesadzam i również sobie kupiłem truskawki, a nie mam miejsca, one są wieloletnie chyba. No chyba truskawki są wieloletnie jak to normalnie, ale można zobaczyć, tu sobie kupiłem 4 sadzonki. O, tutaj niektóre są już przekwitnięte. Truskawki też spróbuję jakoś wyhodować. Kupiłem sobie również 2 sadzonki też takich ładnych pomidorów. Są malinowe chyba, polne. Już kwitną. I po prostu, gdy będzie ładniejsza pogoda, będziemy przesadzić. Teraz mają otwarte, ponieważ wiecie, musi się wietrzyć i w ogóle, bo te moje to są jakieś dziwne, zakurzone całe i w ogóle nie wiem, co się z nimi dzieje. No, rzodkiewki mamy tutaj, rzodkiew murzynka, zwykłą białą, rzodkiewka biała taka, sopel lodu, czyli podłużną czerwoną białą, okrągłą białą czerwoną i murzynkę. Do tego sobie kupiłem nasiona arbuza, ale dobra, to mniejsza z większa z tym. Tutaj przykopałem sobie trochę, przesitkowana ziemia do grządki, a tutaj sobie tylko testowałem łopatę, tam bo sobie też taką łopatkę kupiłem, ale na to tam nie zwracajcie uwagi. Mi chodzi w tym odcinku, o tu może jeszcze wam pokażę te rzodkiewki, które zebrałem. Tutaj to wszystko wykopałem, a to będzie dosadzone gdzieś indziej, na pewno się gdzieś miejsce znajdzie. Trzeszcz czy to drzewo, ale dobra, to będzie przesadzone. Nie wiem, na pewno się gdzieś miejsce znajdzie, ponieważ ten jeszcze powiem wam, kupiłem wcześniej nasiona rzodkiewki, która tam nie zeszła, zasiem jeszcze raz, pewnie jeszcze nie zajdzie. Można się tego spodziewać, dlatego sobie kupiłem takie zwykłe nasiona, lepsze. No i po prostu grządkę przestawię, nie wiem, gdzieś tam, może gdzieś są te szyby, tam gdzieś może przestawię ją, a tu będą sobie stałe truskawki. Jak będę zmuszony, to będę musiał przestawić te czosnek, no przykopać tam, wiecie, przesadzić. Oczywiście to się przyda do czegoś, jak nie gdzieś indziej zasadzić, to się tam przyda do jedzenia czy coś. Oczywiście czosnek nie, bo niektóre są jeszcze niewykształcone, ale na przykład taka cebula, szczypior, to wiecie, do kanałek czy do czegoś, ja tam nie wiem. No i cóż, ja tu jeszcze, jak widzicie, sobie wykopałem. Ziemia jest bardzo słaba, znaczy słaba, bagienna, zmieszana z zwykłą. No jest po prostu słaba. Szkopię to jakieś 5 minut. Tu mamy korzenie różne tam. I chcę zrobić taką ściółkę, nie wiem jak to nazwać, taką na dół jakieś krzaki, tam się coś, wiecie o co chodzi. Dam sobie na dół na przykład, całkiem na dół sobie dam na przykład, jakby to nazwać, na przykład nie wiem, jakieś trawy, jakieś tam roślinność, słomę, później damy jakąś warstwę ziemi i później damy na głębokość łopaty, później damy obornika trochę, a następnie damy sobie tego, jak to się nazywa, no po prostu zwykłą ziemię, to przesitkowaną, będziemy zasypywać, będziemy się dositkować, to jest na pewno za mało. No i więc tak, pierwsze co, też się zajmę wykopaniem tego wszystkiego i widzimy się po cięciu. Jednak się zdecydowałem, żeby ziemię nosić w takim wiaderku. Może jest dziurawe czy coś, ale już jedno wiaderko sobie przyniosłem i tam podgarniam sobie ogródek. O, pies z drugiej strony. Dobra, tam sobie podgarniam ogródek, tam jeszcze trochę ziemi. I wpadłem na pomysł też, żeby sobie tak po prostu to podnieść. Później tą ziemię jedynie zgarnąć. Sobie jakoś tam nawieziemy pod truskawki, nie wiem. Jeszcze nie oglądałem żadnych filmów o truskawkach. Najwyżej później się poprawi błędy czy coś. A tam jakoś nawet trochę nawieziemy. Więc tak ogólnie się prezentuje po ciągnięciu naszej konstrukcji. No i teraz mogę wam wytłumaczyć, jak to zrobiłem. Bo wcześniej po prostu widzieliście, po prostu zrobione, a teraz mogę wam pokazać łatwiej. Więc tak, ustawię chwilę, ustawię sobie statyw. I więc tak. Do tego zostały wykorzystane wkręty, jak i gwoździe. Wszystko zostało pozbijane. 2 deseczki. Mniejsze deseczki mogły być takie same, ale ja nie miałem. Nie miałem. Więc trochę może jest nierówno. No na pewno jest nierówno, ale to nic. No i taka głęboka na jakieś, nie wiem, pół metra. Nie, pół metra, nie, no nie, no tak 40-30, nie no, 40-50 cm. Miałam, no do kolan to mam. Jestem mokry, bo od tej folii tam było schowane za tym. No i ogólnie to jest takie coś. Każdy myślę, że sobie takie coś powinien sam poradzić zrobić. No i cóż, tak to ładnie wygląda. Znaczy ładnie może nie aż tak, ale
Tak w miarę stabilnie to wygląda. Oczywiście tutaj sobie, o, zapomniałem, ale tu mamy taką folię na dno daną. To są korzenie oczywiście, od cebuli w ogóle. Ja sobie to teraz wszystko zgarnę do wiadra, wyniosę i po prostu będziecie widzieć, jak tutaj już nie będzie ziemi. Zobaczcie, jeszcze szybko wam pokażę. Zacząłem ładować i zobaczcie. Jak myślałem, że nic nie będzie, ale jednak jest mrowisko. Mrowisko w inspekcji w skrzynce. W grządce, zobaczcie. Są ciemne, ziemia ciemna, ale widać. Pełno czarnego... czarnych mrówek. No i zobaczcie, po prostu ja się tam ich już nie boję. Myślę, że żyje się wrzątkiem zaleje, już jest po mrówkach. O, słoneczko wychodzi nawet, więc wystarczy. Nie boję się ich, po prostu to mało jest. Niektórzy się boją właśnie, bo gryzą, ale tam zdepczę się kilka razy nogą i nie mam mrówki, tak krótko mówiąc. A więc to ja tutaj dalej to wszystko sprzątam do wiadra. Wyniesiemy to, wyniosę to gdzieś na drogę czy coś. Wiecie, gdzieś w jakieś miejsce, no i po cięciu już będziecie widzieć normalnie, ładnie. Równo, ja sobie może jeszcze dositkuję ja trochę ziemię. Wywiozłem tą z grządki, jak już mówiłem. Jest już równo na trochę dołek. Tu jeszcze wam pokażę. Tutaj też macie dołek. Więc tak, teraz wjazd na ogródek z większym sprzętem. Między innymi mój pług i grabie. I więc tak, tu mamy korzeń. Spróbuję wam pokazać tutaj tak z daleka. Tu jest korzeń. Tu. No i tego się nie wiem, czy pozbędziemy, chyba nie. Chociaż mogę wam zrobić jakieś tak bliżej. Po prostu mamy tu korzeń i nie wiem, czym się uda. Ale... zacząłem kopać i wykopałem taki korzeń duży. Zobaczcie. Och. Taki duży z tego. No to nic, działamy dalej, może się uda go wykopać. Po paru minutach udało mi się już wyrwać ten korzeń. Się trochę zmęczyłem, musiałem przynieść większą łopatę i siekierę. No i my przystępujemy do dalszej pracy. Jak widać, włożyłem sobie to na razie słomą. Teraz dam jedno wiadro ziemi. Teraz dam trochę kurzego obornika. Tam jedną łyżkę, taką łyżkę, tą mini łopatkę, tą saperką, mini łopatą. Dam jedną łyżkę, tam nie za wiele. A może dziownicę rozłożę, wiecie, że było takie rozłożone, tylko teraz przysypać. Pomyślałem sobie, teraz kropi. Ale to nam chyba nie zmieni moich planów co do nagrywania, żeby nie zaczęło mocniej padać. Teraz może tam po co dawać przesitkowaną, mogę dać po prostu zwykłą. Tutaj sitkuję takim sitkiem budowlanym, czy jakimś tym tam starym. Robimy tylko tak. Raz, dwa, trzy. Jedną ręką ciężko jest, ale cyk. O, widzicie? Nie da się jedną ręką, więc dlatego wam aż tak nie pokażę. Tam piesek łazi drugi. Piesek. Dobra, ja to po prostu przysypuję i po prostu pokażę wam już nasze sianie, jak będziemy siać rzodkiewki. Jak wygląda teraz sposób? Nasza grządka. Przysypałem dużo ziemi i ktoś mógłby zauważyć. Jak zauważył, jest spostrzegawczy. Chwila. No to mógł zauważyć, że tą grządkę zrobiłem na odwrót. Ktoś może się zapytać, w jaki... Chwila, staty składam jak coś. Ale w jaki system, w jakim sensie na odwrót? W takim sensie, że to ostatnio było położone, jak wcześniej, czy nie wiem jak to powiedzieć. Także tu widzicie, tu jest teraz równe wszystko, widzicie? Równe. Równe po prostu, nie? A z drugiej strony było nierówne, bo na przykład ta dyska była tu, ten, i tu była niżej, tam była wyżej. No i tak to wyglądało i teraz dałem na odwrót, tam lekko na dole przesypałem ziemią. Jak ktoś sobie przewinął ten materiał, bo tak też dużo osób robi, że nie ogląda wszystkiego, no to na całym dole jest chwila, mi się pamięć na karcie pamięci skończyła i teraz ten mi się przerwał film, przepraszam wam za to, ale tak, na dole jest słoma, następnie jest ziemia, potem jest obornik i ziemia. Tam na całkiem dole tutaj jest ładnie już spłychniona, przepraszam was, ale nie wiem jak ja to klikam. Te cięcia i dobra, tutaj sobie już przygotujemy nasionka, weźmiemy nasionka. Nie muszę podawać, bo chmury ładnie są, kropi. No jakby tu odmiany zasiać. Tak wygląda oto ogródek po braniu ziemi. Wziąłem po łopacie z każdego innego miejsca. Ale więc tak, po co robić wam
zawracać wam głowę znowu, że ja znowu siedzę tkewkę, jak było parę odcinków o tym, że siałem to, jak była grządka tam, że tam siałem, to nie ma sensu, więc po prostu ja się z wami żegnam, ja sobie już zasieję to ładnie. Truskawki może w następnym odcinku będą. Dziękuję za te 50 subskrypcji. Spodziewajcie się niespodzianki na kanale za parę dni. Ja się z wami żegnam. Zawcie łapkę w górę. Na dole tam kliknijcie subskrypcję, gdzieś tam czy tam. Czerwony przycisk, żeby był szary. I tam dzwoneczek, jeśli nie chcecie ominąć filmu. To ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.